Witam serdecznie. W tym filmie chcę pokazać pewne doświadczenia związane z reakcjami, które często są określane, no tak powiedzmy, absurdami chemicznymi. Można znaleźć opisy tego typu reakcji na różnych stronach, w różnych książkach, jako tak zwane absurdy chemiczne. Ja osobiście twierdzę, że to są nie absurdy, ale o tym na końcu. Do przewidywania reakcji, kierunku reakcji redox posługujemy się potencjałami, które mamy w tablicach, potencjałami standardowymi. Zanim ja w ogóle zacznę, to ja do tej kolby tutaj od góry sypię przez lejek azotan 5 potasu, bo tutaj to będzie trochę dłużej trwało, więc ja sobie już tutaj zwiększę obroty, może troszeczkę podkręcę grzanie i do tej kolby wrócimy za jakąś chwilę. A tymczasem srebro, metal szlachetny, potencjał standardowy takiej pary 0,8 V na plusie, jest to zdecydowanie więcej niż wodór, dla którego przyjmujemy 0, to jest nasz punkt odniesienia i uczymy się, że srebro wobec tego nie reaguje z kwasami nieutleniającymi, bo jest metalem szlachetnym, więc z tego wynika, że taka reakcja nie ma prawa zajść. A proszę bardzo, mam tutaj opiłki, nie opiłki, tylko takie, no proszek srebrny. Jeżeli ja do niego wleję trochę kwasu jodowodorowego, ta reakcja nie zachodzi szybko, ale powolne wydzielanie się pęcherzyków zauważymy, bezbarwnego gazu. Pytanie, no nie będzie to zachodzić szybko, ale tak jak mówię, jak poczekamy, popatrzymy, to te pęcherzyki zauważymy. Jeżeli to kilka minut wcześniej sobie już przygotowałem, to proszę zobaczyć. Pobiorę z tego próbeczkę, tego roztworu nad srebrem. Pobiorę sobie próbeczkę. O, może tak delikatnie. O, żeby tego osadu za bardzo nie nabrać, troszeczkę nabrałem. I wpuścimy to do wody. Strąca się piękny żółty osad. Tym żółtym osadem jest jodek ołowiu. Skoro srebro jest metalem szlachetnym i nie reaguje z metalami, z kwasami nieutleniającymi, to dlaczego reaguje z kwasem nieutleniającym, kwasem jodowodorowym? Chodzi tutaj o to, dlaczego tu się strącił osad, dlatego że jodek srebra się źle rozpuszcza w wodzie, ale znacznie lepiej się rozpuszcza, a właściwie roztwarza, jeżeli stężenie jodków jest duże, jak na przykład w kwasie jodowodorowym. No ale generalnie, dlaczego srebro przereagowało z kwasem nieutleniającym? Uczymy się, że przecież nie może takiej sytuacji być, bo jest to metal szlachetny, potencjał nie pozwala. A jednak reakcja zachodzi. Do tej kolbki za chwilę też wrócimy. Jeszcze może tutaj sobie troszeczkę podkręcimy, żeby nie było. I będziemy obserwować za chwilę wnętrze tej kolby. Generalnie inna taka sytuacja. Inna sytuacja, dwójeczka. Popatrzymy sobie na te potencjały standardowe. Wynika z tego, że kation srebra jest silniejszym utleniaczem niż Fe3+. W takim razie, jeżeli do soli żelaza Fe2+, dodam sól, roztwór soli właśnie srebra, no to mi to srebro utleni ten kation Fe2+, i powinno się strącić srebro. No to sprawdźmy. Wezmę sobie troszeczkę roztworu azotanu srebra, dodam do tej probówki, w której mam roztwór siarczanu żelaza 2, taki jasnozielony, o, dodajmy i sprawdźmy, co się będzie działo. To troszeczkę oczywiście potrwa, widzimy, o, ciemnieje to. Ciemnieje od właśnie strącającego się srebra. Jeżeli ten osad opadnie, to będziemy też widzieć zmianę barwy roztworu na taką właśnie żółto-brunatną, związaną z tym utlenieniem żelaza 2 do żelaza 3. To za chwilkę opadnie, więc myślę, że będziemy to mogli zobaczyć. A co się stanie w tej drugiej probówce, w której mam roztwór chlorku żelaza 2? Jeżeli tutaj dodam z kolei, o, proszę bardzo, strąca się chlorek srebra
i reakcja redox już nie zachodzi. Chociaż z potencjałów byśmy odczytali, że przecież też powinna zajść, no bo srebro, ten kation srebra, silniejszy utleniacz. Oto już widzimy, że się pojawia ta charakterystyczna barwa dla żelaza 3. No generalnie tutaj zaszedł redox, tutaj redox nie zachodzi. No pytanie w takim razie, dlaczego? Dlaczego, jak to się stało, że anion zdecydował o tym, przecież jonowo mieszamy dwa dobrze rozpuszczalne związki, powinno być fajnie, tymczasem anion wziął udział w reakcji, przynajmniej w jednej. W jednej nie, a w drugiej już tak. Chociaż się uczymy, że jak to tak pięknie nam się poskraca, no to przecież powinna w obu probówkach zajść ta sama reakcja, a jednak tutaj się strącił ten chlorek, nie zaszedł redox, a tutaj zaszedł sobie redox. No pytanie, dlaczego? Teraz jeszcze na koniec, mam nadzieję, że to już widać, jak się nachylić, to tutaj się pojawia lekko takie żółtawe zabarwienie nad tym roztworem, a sam roztwór zmienia też kolor. W tej kolbie mam częściowo roztwór, a częściowo niebo się niezbyt dobrze rozpuszcza, siarczan manganu 2 w tym tutaj akurat. Mam roztwór tego i częściowo zawiesinę tego siarczanu manganu, dodałem azotanu potasu. Generalnie już widać, że coś w tej kolbie zaczyna się jakiś gazowy produkt zbierać i widać, że się też zmienia ta barwa roztworu. O co mi tutaj chodzi? Generalnie, jeżeli popatrzymy sobie na potencjały standardowe, to widzimy, że kation Mn3+ jest bardzo silnym utleniaczem. No tak porównywalnie z nadmanganianem potasu. Podczas gdy anion azotanowy 5 plus 803 V, 0,803 V, no to jest takiej średniej mocy utleniacz. Z tego by wynikało, że Mn3+ powinien mi utlenić NO2 do NO3. A w takim razie, gdybym ja zmieszał to ze sobą, no to by mi zaszła, taka reakcja, w której to Mn3 by mi się zredukowało do Mn2, a NO2 by był pochłaniany z nadroztworu i przechodził właśnie w ten jon azotanowy. Tymczasem, jak ja tam wsypałem azotan potasu do roztworu siarczanu manganu, soli manganu 2, to zachodzi reakcja odwrotna. Tutaj się będzie wydzielał właśnie ten NO2, brunatny gaz, który tutaj za chwilę go będzie trochę więcej widać. Już tam powoli, ale to nie idzie akurat szybko ta reakcja, bo nie muszą być przecież reakcje szybkie, ale zmianę barwy na taką lekko ciemniejszą już widać, dlatego że związki manganu 3 mają intensywną brązową barwę właśnie w roztworach i tu już widać tę zmianę barwy, czyli pojawia nam się tam mangan 3. Zachodzi to na odwrót, to znaczy, że ten jon, który jest teoretycznie słabszym utleniaczem, redukuje się i powstaje nam tam mangan 3. No pytanie dlaczego? I jeszcze jedna sytuacja. Patrzymy na potencjały, z których wynika, że jod utleni nam SO2 w obecności wody i powstanie mi kwas siarkowy, bo tu mamy wyższy potencjał, tutaj niższy. Wobec czego powinna sobie zajść taka reakcja? No to zobaczmy, co się stanie, jeżeli ja tu mam jodek potasu, wezmę sobie drugą pipetkę, nabiorę troszkę stężonego kwasu siarkowego. I co się dzieje? Wydziela się gaz, powstaje też przy okazji jod. Zachodzi reakcja odwrotna w stosunku do tej, co ja tu zapisałem. A z potencjału wynika, że powinna iść taka, zachodzi akurat w drugą stronę. Pytanie dlaczego? O, już myślę, że tutaj nawet już widać troszeczkę tego NO2 lepiej, bo widzę, że ciemnieje zawartość tej kolby. Więc myślę, że widzimy, że tutaj się ten NO2 wydziela. Generalnie pytanie, dlaczego takie reakcje zachodzą? Dlatego, że po takim szkolnym, a nawet i po typowym kursie chemii na studiach, o reakcjach redox myślimy czasami kompletnie odwrotnie od tego, co jest w rzeczywistości. A żeby to sobie wyjaśnić, wszystkie te reakcje, które tutaj zaszły, że da się je przewidzieć, tylko może czegoś
coś używamy w niewłaściwym celu, to w tym celu właśnie, żeby to wyjaśnić, zapraszam na film poświęcony elektrochemii, podstawom elektrochemii. Pozdrawiam, zapraszam i do zobaczenia na filmie.